Jak przetkać zlew w dwóch prostych krokach? Potrzebne nam będą wiaderko, sprężyna hydrauliczna i ściereczka. Raz na jakiś czas może się zdarzyć, że zatka nam się zlew lub umywalka, a środki chemiczne typu kret nie pomagają. Przyczyną niedrożności może być zatkany syfon lub rurka łącząca umywalkę z syfonem. Pamiętając o podstawieniu wiaderka lub miski, odkręcamy odstojnik od korpusu syfonu. Następnie za pomocą sprężyny hydraulicznej lub kawałka sztywnego drutu udrażniamy rurkę łączącą umywalkę z syfonem. Gdy woda spłynie przez odetkaną rurkę, usuwamy zanieczyszczenia nagromadzone na sitku umywalki. Teraz czyścimy odkręcony odstojnik, przecieramy dostępne części syfonu i nakręcamy odstojnik na syfon. Na koniec sprawdzamy, czy udało nam się udrożnić odpływ. Jeżeli jednak wyczyszczenie syfonu nie pomogło i woda ciągle nie spływa z umywalki, oznacza to, że problem leży dalej i musimy przetkać rurę łączącą z pionem kanalizacyjnym. W tym celu odkręcamy nakrętki i demontujemy syfon. Wyjmujemy rurkę wchodzącą do instalacji w ścianie i wprowadzamy sprężynę hydrauliczną. Gdy napotkamy opór, kręcimy korbą sprężyny, aby przepchnąć zanieczyszczenia lub nawinąć je na jej końcówkę. Wyjmujemy sprężynę i usuwamy zanieczyszczenia, które blokowały odpływ. Następnie pod bieżącą wodą myjemy dokładnie syfon, rurki i uszczelki i składamy je ze sobą. Montujemy rurkę w instalacji w ścianie. Instalujemy syfon. I dokręcamy go nakrętkami. Teraz odkręcamy wodę i jeżeli odpływ jest drożny, sprawdzamy, czy nic nie cieknie. Gotowe! Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi tajnikami majsterkowania.